Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie podsumowała rok 2017. W odprawie rocznej wziął udział zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, młodszy brygadier Arkadiusz Przybyła. Miniony rok był rekordowy pod względem zdarzeń, których na terenie powiatu kępińskiego odnotowano aż 960. Najwięcej, bo aż 415 miało miejsce na terenie gminy Kępno, najmniej 40 w gminie Rychtal. Co ciekawe, pożary stanowiły niecałe 20% wszystkich akcji, w których w ubiegłym roku udział brali strażacy. Zadowolenia z działalności kępińskiej jednostki współpracy z samorządami nie ukrywa komendant powiatowy brygadier Wojciech Grabarek. No jest na bardzo dobrym poziomie. Akcje, o których tutaj wspominałem, rozdawania czujek dla mieszkańców powiatu kępińskiego, dofinansowanie komendy powiatowej poprzez Fundusz Wsparcia przy Wielkopolskim Komendancie Wojewódzkim są najlepszym dowodem na to, że ta współpraca układa się bardzo dobrze. Jest coś, co można byłoby poprawić, co jest do poprawienia na tą chwilę? To znaczy, nie sądzę, żeby tutaj słowo poprawić było jakby dobrze opisujące naszą współpracę. Myślę, że można by sobie wyznaczyć nowe cele, które przy pomocy Starostwa Powiatowego i gmin powiatu kępińskiego można by je zrealizować. Mam tutaj na myśli, w tym roku będzie przekazana najprawdopodobniej, bo to trudno mówić jeszcze w tej chwili w 100%, ale mamy takie zapewnienia, że będzie przekazana dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie drabina mechaniczna, która uzupełni tutaj potencjał sprzętu wysokościowego na terenie powiatu kępińskiego. Myślę, że udałoby się nam również pozyskać samochód operacyjny dla Komendy Powiatowej w Kępnie, więc są obszary, w których możemy jakieś realizacje przedsięwziąć razem z samorządami terytorialnymi.